Piotrek, nowe rozdanie dla Podbeskidzia, ale twoja twarz tutaj znajoma dobrze w Bielsku. Wracasz po ilu? Po sześciu? Jakoś tak mniej więcej, nieważne jest po ilu latach. Cieszę się, że wróciłeś do Podbeskidzia. Jakie twoje pierwsze odczucia? Oczywiście, że się cieszę. No, jakbym się nie cieszył, to bym tu w ogóle nie przychodził. No, wiadomo, co się potoczyło w ostatnim czasie z moją osobą. Oczywiście nikt tego scenariusza nie zakładał, przynajmniej ja na pewno nie. Spędziłem bardzo dobre 4 lata w Płocku. Pewien okres się skończył, rozpoczyna się następny. Wracam w miejsce, gdzie tak naprawdę wypłynąłem na szersze wody z tego klubu i wracam. Cieszę się i optymistycznie do tego podchodzę wszystkiego. Wiadomo, że jest przebudowa drużynie, czekamy też na nowe osoby. Dzisiaj odnośnie meczu było widać po prostu, że Wisła Płock jest na innym etapie przygotowań, bo trenują praktycznie już 2 tygodnie. My dopiero teraz w tym okresie przygotowaliśmy, spotkaliśmy się 3 raz. Także też na początku, nawet było widać, przez pierwsze 15 minut kontrolowaliśmy to spotkanie, dobrze wyglądaliśmy, ale ze zbiegiem czasu Wisła już przyjmowała inicjatywę i stwarzała sobie groźne sytuacje. Musimy się poznać, to normalne, jest dopiero początek, dużo młodych chłopców dzisiaj w naszym składzie wystąpiło, dostali szansę, trener zdecyduje, kto będzie w tym sezonie przydatny, ale ja patrzę optymistycznie na to i zobaczymy, co będzie. Właśnie powiedziałeś o wielu młodych chłopakach, szczególnie w drugiej połowie. Zdajesz sobie z tego sprawę, jaka będzie twoja rola poza tą na boisku, prawda, tutaj w Bielsku? No tak, oczywiście, no nie ma co ukrywać, jestem doświadczonym zawodnikiem, swoje lata już mam, trochę w tej piłce widziałem, też rozmawiałem z trenerem, trener też oczekuje ode mnie, żebym tutaj, jak to się mówi, po piłkarsku tą szatnię trzymał. Jest jeszcze Michał Janota, jest Tomek Jodowiec, także na pewno są osobowości, które po prostu tą szatnię będą trzymać i miejmy nadzieję, że stworzymy tutaj taką atmosferę, taki góralski klimat, jaki ja pamiętam i stworzymy tutaj coś fajnego, bo też przyszedłem po to, nie żeby tutaj sobie przyjść tylko, bo ja ogólnie pochodzę z Krakowa i żeby być bliżej domu, tylko po prostu, żeby jeszcze czerpać radość z gry, nawet pomimo tego mojego wieku. Ja się dobrze czuję, zresztą jak było dzisiaj widać na boisku, lubię sobie pobiegać dalej, nic się w tej kwestii nie zmieniło, także... Także no co, no pierwsze 45 minut, jak to mówią, pierwsze koty za płoty i no i co, spokojnie przygotowujemy się. Bardzo, bardzo wyczerpujące odpowiedź na moje pytanie, natomiast ostatnie pytanie, czy będzie bura dla Maxa, że nie wracał do obrony dzisiaj? Nie, nie będzie bura, no nie będzie bury, no. Oczywiście Max, wiadomo, jakie ma predyspozycje, to jest zawodnik, który lubi ofensywną grę, lubi grać w kontakcie 1-1, lubi dryblować. Wiadomo, że z tymi powrotami jest ciężko, no ale też tak naprawdę trener przekazał nam jakieś takie podstawowe informacje, jeżeli chodzi o taktykę i dopiero wszystko to będziemy łapać, tak, na bieżąco. No, ale co mam więcej powiedzieć? No. Ja właśnie myślałem troszkę bardziej tak luźnie, ale okej, to tak elokwentna odpowiedź. Także. No, wiadomo, no, było parę mankamentów dzisiaj w naszej grze, ale no, nie ma co oczekiwać, że teraz nagle wyszlibyśmy i byśmy grali jak z nut. No, to jest niemożliwe. No. Czekamy na nowych ludzi, czekamy na transfery, bo wiadomo, że jaka w tym roku jest silna pierwsza liga i bez tych mocnych transferów po prostu się nie obejdzie. No, jeżeli chcemy o coś grać i się liczyć w tej lidze, no to takie ruchy muszą być poczynione, no ale to już jest wszystko w rękach działaczy. Witamy na pokładzie. Witamy również wszystkich. Górali.